Cześć wszystkim, witam ponownie, tak jak już obiecałem, w następnej części mojego filmu Chemtrails Smugi na niebie. Ostatnim razem na końcu powiedziałem, że nakręcę następny odcinek, jeżeli się czegoś dowiem, jakieś nowe fakty itd., itd. No, minęło parę tygodni. Powiem Wam, że jakichś specjalnie nowych faktów się po prostu nie dowiedziałem, ale mimo to postanowiłem coś nagrać, troszeczkę dalej poopowiadać, ponieważ temat rzeczywiście jest, temat rzeka tak naprawdę. Można w sieci znaleźć tysiące najróżniejszych opowieści na ten temat, bardziej, mniej lub bardziej, powiem tak, nazwę tak, realnych. No ale no, wszystko ma, każdy ma tu jakby swoją taką rację. Dlatego też opowiem, co mi udało się na ten temat jakby dociec jeszcze. Więc tak, może na początek pokażę Wam wszystkim, jak to się dzieje, jak ja to robiłem, jak ja badałem tą sprawę. Zresztą już wspomniałem w tamtym odcinku troszeczkę, iż użyłem do tego specjalnego programu, specjalnej właśnie programu, nie specjalnej strony internetowej, do której każdy ma dostęp, a nazywa się ona Radar Flight 24. I to było moje takie narzędzie do jakby do kontroli, tak to nazwę, do kontroli przestrzeni powietrznej nad moją głową. Oprócz tego miałem jeszcze aparat fotograficzny z dużym teleobiektywem i oczywiście lornetkę 10x50, abym mógł te obserwacje potwierdzić. Jak ja to robię? Po prostu pokażę Wam krótko może na początku, jak to wygląda. O, to jest obraz tego radaru. Jest to obraz live. I tak wygląda właśnie to niebo nad naszą Europą w tej chwili. Więc można się zapytać, no po prostu, no co tu się dzieje nad nami? No właśnie to. Są tu setki samolotów w powietrzu. Jeżeli zauważymy, że każdy z nich ciągnie za sobą ten chemitrail, czyli tą smugę chemiczną, no to nie ma się to dziwić, że nasze niebo wygląda właśnie tak, jak wygląda, a nie inaczej. Po prostu tak już jest. Mamy bardzo silny ruch powietrzny nad Europą i no, na to na razie nie można poradzić. Większość teorii twierdzi, iż to właśnie jakieś samoloty specjalne się po naszym niebie poruszają i zatruwają nam nasze, opylają po prostu nam tutaj nasze niebo nad głowami. Jednak ja jestem troszeczkę innego zdania. Właśnie te obserwacje moje raczej, no powiem, no nie wykryły takiego przypadku, żeby jakiś specjalny samolot, o których zresztą zaraz powiem, o tych specjalnych samolotach, ale na początku może wrócę do tego radaru. Otóż pytanie zachodzi, czy taka jest potrzeba czegoś rozpylania. Mamy tu tysiące samolotów w powietrzu, które po prostu naładowane paliwem, że tak powiem wypełnione paliwem, każdy z nich ma około 10 ton paliwa, kerozyny po prostu na pokładzie, no i lecąc spalają i te spaliny rozsiewa nad naszymi głowami. To jest takie, powiem, najbardziej logiczne wytłumaczenie tych wszystkich chemtrails. Dlaczego tak myślę? Otóż po prostu, a może jeszcze powiem, jak zacząłem kontrolować tą przestrzeń powietrzną, wspomniałem. Po prostu wybierałem sobie któryś z tych samolotów, który akurat leciał nad moją głową. Tutaj pokażę tak dla przykładu, bo tu nie chcę tu za dużo manipulować, ponieważ to jest obraz live. Jak zacznę tu kręcić coś, to może się okazać, że to będzie się troszeczkę dłużej ładować. I tu popierniczy mi cały film, że tak powiem, nie? No ale weźmy sobie na przykład taki samolot, tutaj, na przykład tego. Naciskamy i mamy go. Co to jest? No to trafiliśmy chyba, nie? Londyn, Los Angeles, Airbus A380. No, mieliśmy farta, jeden z największych samolotów pasażerskich, chyba największy, jeśli się nie mylę, na świecie.
I taki samolot, jak tu klikniecie, pojawi się tutaj zdjęcie. Jeżeli on nad waszą głową leci, ja akurat tak robię, klikałem tylko te, które po prostu bezpośrednio nade mną leciały, brałem lornetkę i oczywiście patrzyłem, czy jest to rzeczywiście ten samolot. I muszę wam powiedzieć, że w ciągu no, wielu godzin, poświęcie na to dziennie wiele godzin, przez kilka tygodni, za każdym razem był dokładnie ten sam samolot, ten samolot, który ja tu się wyświetlił na tym zdjęciu, pojawił się również w moich oczach, czyli przez tą lornetkę mogłem to śmiało skontrolować. Nie wykryłem żadnego, próbowałem znaleźć takiego, który po prostu by na tym radarze, że tak powiem, był złapany, ale wyglądałby inaczej niż to zdjęcie. Nie udało mi się. Wszystko się zgadzało. Co prawda, muszę tutaj jakby raz jeszcze donieść, czy powiedzieć, iż raz udało mi się rzeczywiście złapać pewien samolot, który nie wyświetlił się tym jako zdjęcie. Nie mogłem tego również zweryfikować, gdyż był poza zasięgiem mojego wzroku, czyli poza zasięgiem tej sfery, którą ja mogłem optycznie obserwować. Samolot ten poruszał się po takiej dziwnej trajektorii, wykonywał takie trójkąty, jakieś 30 km od tego miejsca, z którego prowadziłem obserwację. No ale powiem wam krótko, za bardzo mnie to też nie zdziwiło. Prawdopodobnie był to wojskowy samolot, który wykonywał jakieś loty ćwiczebne itd. itd. Także nie udało mi się nic takowego potwierdzić. Taka to była właśnie moja, jakby takie to jest, powiem tak, takie moje narzędzie do obserwacji przestrzeni powietrznej. No nie udało się. No, próbowałem złapać jakiś specjalny samolot, który po prostu rozpyla, bo one wszystkie rozpylają, jeżeli o woli ścisłości powiem, one wszystkie praktycznie w 90% puszczały te chemitralsy, tak zwane chemitralsy, tą smugę chemiczną. I po przelotach tych samolotów oczywiście niebo wyglądało tak, jak wyglądało. Zresztą dla tych, którzy widzieli mój poprzedni film, tam pokazałem kilka zdjęć, jak to wygląda. Zresztą każdy może w niebo spojrzeć i sobie to live zobaczyć, ale tu chciałem właśnie pokazać, jak próbowałem to zidentyfikować, jak próbowałem złapać tego, ten specjalny samolot, o którym się w internecie mówi, ten, który rzeczywiście rozpyla jakieś substancje i tak dalej. Wszystko, co złapałem, były to samoloty pasażerskie, liniowe. Żaden z nich nie był, jakby nie wchodził w strefę jakby takiego podejrzenia. Więc może powiem krótko jeszcze, jakie mogłyby być to samoloty? Co, jak, gdyż nie każdy samolot nadaje się właściwie do takiej akcji. Nie jest to takie proste, jak się wydaje. Większość tak zwanych teoretyków spiskowych twierdzi, że to po prostu samolot wypełnia się czymś, leci się i ten samolot już rozpyla. To nie jest takie proste, do tego wymagana jest pewna technika oraz pewien samolot. Ja to pokażę może, za jakim samolotem ja się rozglądałem, tak naprawdę. Schowamy to. Więc na przykład coś takiego, jest to KC-135, jego najnowsza wersja. Samolot amerykańskich sił powietrznych, służący do tankowania w powietrzu. Jest to, że tak powiem, nowsza wersja starszego Boeinga 707. Widać tutaj, poznać go może, że jest to nowszy model, ponieważ ma większe silniki, o większej mocy, prawdopodobnie też oszczędniejsze i tak dalej, no zmodernizowane w każdym razie. Tutaj widzimy na końcu taką sondę, to jest właśnie ta owa sonda tankownicza, przez którą tankują się samoloty, ale również przez tą sondę można paliwo wyrzucić w przypadku latającej cysterny. Natomiast w przypadku jakiegoś rozpylacza chemicznego, byśmy tutaj widzieli jakąś smugę, którą by on tutaj ze środka, że tak powiem, wypuszczał. Więc taki samolot musiałbym zaobserwować. Nic takiego nie zaobserwowałem. Widać tu, może na tym zdjęciu nie tak szczególnie, że on tu raczej specjalnie kolorowy nie jest, jest cały szary, nie ma żadnych napisów praktycznie, oprócz takich małych tam US Air Force, coś takiego. Więc czegoś takiego szukałem. No, nie udało mi się. Pokażę może następny jeszcze. Na przykład tutaj, sam typ samolotu. W czasie tankowania dwóch szwedzkich myśliwców SAP-39 Gripen, widzimy tu, że również ten samolot
nie ma tu żadnych jakichkolwiek napisów, linia lotnicza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Leci sobie i to by był, i to by był właśnie taki samolot, można powiedzieć, ewentualnie, którego bym do grona podejrzanych zaliczył, który by ewentualnie latał nad naszymi głowami i specjalnie jakąś substancję rozpylał, po prostu celem otrucia, no tak jak to w sieci się mówi, celem otrucia, zatrucia lub w jakiś sposób szykanowania obywateli tej planety. No nie udało mi się, no próbowałem, ale no jak wiadomo, no nie znalazłem, oprócz tych samolotów pasażerskich. Co ciekawe, w sieci pojawiają się z czasu do czasu, zresztą cały czas są, również zdjęcia, które na dole podpisane są jakoby dowód na istnienie takiej aparatury, takich samolotów. Na przykład jedno z takich zdjęć, pokażę Wam, jest takie. Tu jak widzicie, powiększę trochę, mamy tu wnętrze samolotu z jakimiś zbiornikami w środku i tutaj wycieczkę szkolną, która sobie tutaj chodzi i sobie robi pięknie zdjęcia tego samolotu. Wszyscy są uśmiechnięci, cieszą się, że im się właśnie to pokazuje. Nie? Ocencie sami, jak i w jakim stopniu prawdopodobne byłoby takie zdjęcie z takim podpisem w zderzeniu z realnością. No, po prostu każdy sobie sam na to odpowie, czy jest to rzeczywiście coś poważnego, czy tylko po prostu jakiś gag fotograficzny. No to już nie będę tego komentował. Również takie coś, bardzo popularne. Widzimy tutaj kadłub samolotu, okno jakieś tutaj i z tego okna tutaj, drugi taki bulaj, że tak powiem, czy iluminator, jest to jakaś aparatura, która jak napis głosi na dole, służy do rozpylania właśnie tych substancji. No, powiem krótko, no to bardziej wygląda jak napęd jakiegoś pojazdu z Gwiezdnych Wojen, niż na rozpylanie czegoś tam. Tym bardziej sam montaż tej aparatury tutaj w jakimś oknie, w iluminatorze, w taki sposób, nie każdy, kto leciał samolotem, wie jak duże jest okno i tak dalej. I nie miałoby to z technicznego punktu widzenia najmniejszego sensu takiego czegoś przyklejania tutaj do samolotu, jakichś takich rur dziwnych, nie wiadomo w ogóle do czego służących i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to również jeden z takich obrazów, który po prostu no, usiłuje jakby coś wmówić, ale powiem krótko, no bądźmy szczerzy, oczywiście zdaję sobie sprawę, iż nie wykluczam wcale takiej możliwości, że takie zatrucie specjalne ma miejsce, jednak jak już mówiłem, no nie wolno rozpowszechniać w sieci fałszywych informacji, bo to do niczego nie doprowadzi, to pogłębi jeszcze, że tak powiem, dezinformacje, takie coś. I to zaliczam takie zdjęcia tego typu, grafiki komputerowe, tak to nazwę, po prostu no, po prostu niepoważne. No, ale jest takie coś, z tym się trzeba zmierzyć. No i na to na razie nic nie poradzimy. Tutaj mamy jeszcze następne. Widać właśnie taki KC-135 tankuje tutaj przez ten wąż tankowniczy samolot, taki B-52 amerykański i tak dalej, i tak dalej. Więc według mnie byłoby ewentualnie tego typu samoloty, można by było ewentualnie dostrzec na niebie w czasie takiego rozpylania. Mi się to nie udało. Nie udało się ani przez radar, ani przez obserwację optyczną, ani przez jakikolwiek innym sposobem takiego powiedzmy delikwenta złapać na gorącym uczynku. Większość filmów w internecie rzekomo no, pokazujące takie rzeczy, no jest to nic innego jak zwykłe samoloty pasażerskie. Jest jeden film, w którym pokazano rzekome rozpylanie takiego czegoś. Ja raczej uważam to, że jest to zrzut paliwa. Oczywiście również paliwo jest również chemiczną substancją, więc jest to również chemitrans, nie chcę tutaj nikogo bronić, ale żeby tak niebo zanieczyszczyć, jak po prostu ono jest nad nami, nie wystarczy by ani jeden, ani dwa, ani trzy takie tankowce, ani nawet 10, ani nawet 100 takich tankowców. Musiałoby ich znacznie więcej być. Pytanie jest, czy jest to w ogóle potrzebne. Gdyby, powiedzmy, spójrzmy tu jeszcze raz może, czy jest to w ogóle potrzebne. Tu mamy
tego skasujemy, tak? Mamy tu tą, to niebo nad Europą, to jest w ogóle niepotrzebne, to każdy z nich, każdy z tych samolotów truje straszliwie i wypuszcza w tej chwili tony paliwa, tony spalonej kerozyny w naszą atmosferę, więc jakieś dodatkowe rozpylanie, no, mijałoby się jakoby z takim celem. Ale co, cóż chciałem jeszcze dodać? Otóż po moich takich reszeszach internetowych znalazłem bardzo ciekawą historię. Również i Polska miała swój udział, też powiem, no może próbowała mieć udział w takim rozpylaniu nieba. Ja to tutaj właśnie chciałem pokazać jako ciekawostkę. Otóż pod koniec lat 70., na przełomie lat 70. i 80. Polska wraz ze Związkiem Radzieckim, z bratnim krajem, wspólnie pracowała nad nowym prototypem samolotu rolniczego. Ja to Wam pokażę, jak to wyglądało. No, no mamy tu coś tu się nam popiczkało. Zaraz zobaczymy. No, no nic, otworzymy, niech będzie jak będzie. Mamy tutaj takie coś. Otóż, tu jest on. Jest to PZL M15. Jest to jedyny w swoim rodzaju samolot dwupłatowy, jak widzicie, z napędem odrzutowym. Tutaj mamy wlot do silnika, z tyłu jest silnik. Ten samolot został skonstruowany oficjalnie jako następca starszego samolotu, również dwupłatowego, z silnikiem tłokowym AN2, który miał po prostu również opylał pól. I to miał być specjalnie samolot skonstruowany do opylania pól. Tu widać dwa zbiorniki, tutaj i tutaj. I on po prostu miał latać nad polami i wyrzucać nawóz, że tak powiem, czyli jakieś substancje przeciwko szkodnikom itd. Od tego czasu bardzo głośno o tym mówiono, reklamowano to jako taki cud techniki. No ale co? Tutaj widzimy go jeszcze raz. O, jak on tutaj opyla na próbach, czyli nie było to tylko taka mrzonka, rzeczywiście latał i opylał. Mamy tutaj dwa zbiorniki z chemikaliami i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dyszy, z których tu wylatuje jakaś substancja. I to po prostu jakiś próbny środek, tylko w celach, że tak powiem, testowych. Jak widzicie, również ten samolot leci na bardzo niskiej wysokości, czyli opylanie czy zatruwanie, że tak powiem, no, z dużej wysokości byłoby bardzo niecelnym sposobem jakiegoś celowego czegoś tam, zrzucenia na kogoś czegoś. No ale dlaczego jest to polski wątek? W rzeczywistości mało kto wie, iż ten samolot w rzeczywistości nie był wcale samolotem rolniczym. Jego wymyślono po prostu jako nośnik broni chemicznych nad teren przeciwnika. Miał on służyć w czasie ataku wojsk, powiedzmy, Układu Warszawskiego na wojska NATO, jako samolot, który miałby rozpylać gazy trujące, bojowe środki chemiczne nad armiami NATO, nad okopami, że tak powiem, przeciwnika. W czasie prób okazało się jednak, iż samolot jest zbyt wolny, zbyt słabo manewrowy i zbyt łatwo byłoby go po prostu zestrzelić, tym bardziej, że środki obrony przeciwlotniczej były po prostu o wiele, że tak powiem, skuteczniejsze niż w czasie II wojny światowej czy I wojny, więc samolot, który miał takie parametry lotne, mniej więcej te, które on osiągał, no, dyskwalifikowało go jako jakikolwiek środek bojowy, o tym się po kilku próbach przekonano i po prostu zaniechano tego. On nie wszedł do produkcji, nagle przestano o nim mówić i tak dalej, wymazano go jakby z historii lotnictwa, po prostu, no, nie nadawał się do tego. Zresztą i jako samolot rolniczy byłby prawdopodobnie za drogi. Co się z nim teraz dzieje, z tym samolotem? Otóż z nim dzieje się coś takiego. Sobie tu stoi, można go sobie zobaczyć, stoi tu w jakimś muzeum lotniczym i sobie tu swobodnie rdzewieje. To jest właśnie on.
To była specjalna konstrukcja służąca właśnie do rozpylania w powietrzu jakichś środków chemicznych. Rolnicze samoloty istniały już wcześniej i również były specjalnymi konstrukcjami, ale ten uważam za rzeczywiście nie, bardzo ciekawy jako samolot, bo jest po prostu nietypowy. I to właśnie było jakby takie całkowicie miał być nowym rozwiązaniem technicznym, ale oczywiście spaliło to na panewce, do niczego się nie nadawało, no i koniec tego jest taki wiadomo jaki, stoi tu sobie i sobie dymi. Ale co ciekawe, również tamtejsi przeciwnicy, Amerykanie, równie dobrze obserwowali ten program i wdrożyli jakby taki swój własny projekt. Coś takiego, to jest bardzo ciekawe. Jak widzicie, samolot praktyczna kopia tego samolotu, jest on troszeczkę większy. Również ma niechowane podwozie, również przeznaczony do lotów i rozpylań na niskich wysokościach. Tu wyraźnie pisze USA na tym. To jest po prostu projekt, który nie wyszedł poza deskę kreślarską konstruktorów. Prawdopodobnie bardzo szybko zorientowano się, że takie coś się po prostu do niczego nie nadaje, że byłoby to zbyt duże, zbyt łatwe do zniszczenia i po prostu niebezpieczne w użyciu. Również to zrezygnowano z tego, ale widać, że również oni pracowali na takim czymś. Ewentualnie można byłoby taki samolot zaadoptować do zrzucania owych chemitralców. Niestety, ale samolot ten ani nie ma takich parametrów lotnych, aby latać na takich dużych wysokościach. Po prostu bardzo charakterystyczny jest dwukładowy. Jego bardzo łatwo można byłoby rozpoznać. Nic takiego również nie zauważyłem. Aczkolwiek gwoli ścisłości później no, stwierdzono, że również zwykły myśliwiec bombardujący potrafi również zabrać do swoich zbiorników w miejsce bomb. Można podwiesić zbiorniki ze środkami chemicznymi i również z tego samolotu tak samo skutecznie zrzucić jakieś powiedzmy gazy na przeciwnika. I tak to się skończyła ta historia z takim specjalnym samolotem, czyli nie udało mi się znaleźć jakiegoś specjalnego środka przenoszenia, oprócz właśnie na przykład tych samolotów, jak na przykład tankowców powietrznych, który tu w tym wypadku widać tankujący bombowca typu B-2. Właśnie coś w tym stylu. No ale nawet takich samolotów nie udało mi się zauważyć. Po prostu no nie ma. Może komuś z Was udałoby się coś takiego, gdyż ja sam mam tylko jedną parę oczu. Gdybyśmy wszyscy zaczęli patrzeć w niebo, może byśmy takiego delikwenta złapali, można byłoby coś przeciwko temu po prostu przedsięwzięć. Natomiast tak, tylko na podstawie informacji z sieci oraz zdjęć tak zwanych smug chemicznych, niestety nic nam to nie da, ponieważ po prostu sami trzeba spojrzeć w niebo i będziemy widzieć, że samoloty to puszczają i puszczały już wcześniej. Dlaczego my tego wcześniej być może nie zauważyliśmy? Nie zauważaliśmy, po prostu nie patrzyliśmy tak często w niebo. Tym bardziej ja powiem krótko, iż tutaj, jak widzicie, ceny biletów lotniczych strasznie staniały, w tej chwili są śmiesznie niskie, także każdy lata, nie znam praktycznie człowieka, no znam właściwie jednego, który nie leciał samolotem, każdy latał, każdy kupuje, wszędzie się lata samolotem, wzdłuż i wszerz, przez całą planetę i taka no, masa samolotów musi zostawiać jakiś na niebie ślad i to właśnie, moim zdaniem jest właśnie to. Oczywiście w sieci istnieje cała gama różnych na przykład takich reportaży, jak to kilku naukowców zbiera z pola jakieś próbki i twierdzą, iż te próbki pochodzą z tych samolotów. No ja bym był ostrożny w wydawaniu takich werdyktów, gdyż po pierwsze nikt nawet nie powiedział, jaki jest skład chemiczny, oprócz przypuszczeń, z czego się to składa, z czego się składa ten skład chemiczny tego owego chemitralca, więc trzeba byłoby na początku wiedzieć, z czego to się składa, żeby to znaleźć. Poza tym nikt nie gwarantuje, że akurat to spadło z nieba. Być może były to spaliny od samochodów, spaliny od różnych fabryk stojących wokoło, lub też po prostu pozostałości po sztucznych nawozach, których się masowo rozpyla na te pola. Więc ja uważam, że takie jednoznacznie stwierdzenie, że jest to rzeczywiście
szczątki, czy tak, że tak powiem, jakieś ślady chemiczne tych właśnie chemitratów uważam za troszeczkę jakby zbyt mocno wyssane z palca. Tutaj widzicie troszeczkę powiększe. Widzicie, co to się dzieje? To jest tragedia, no. To po prostu nie ma innej możliwości, jak sobie nasze niebo po prostu, no musi być zatrute, no. Choćbyśmy nie wiem co zrobili, no nasze niebo przesunę to troszeczkę. No musi być w sposób, no jakiś skontaminowany takim właśnie, no, przez to właśnie. Przypominam, że to live obraz, czyli to się dzieje w tej chwili. Powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz tutaj. Tutaj mamy jeszcze takie zdjęcie, gdzie ono tu jest, tu. O, to jest też takie. To się pojawia często w internecie, tu widać samolot, oczywiście tu tankowiec, pisze aluminium, barium i coś tam jeszcze. Panowie tu strupią główką, tu śmiejący się bardzo w drogich płaszczach i kuferkach, tu oczywiście znak wszechwidzącego oka. Oni się cieszą, że tankują ten samolot tutaj, tankują. Właśnie trzeba sobie zwrócić uwagę, gdyż paliwo do samolotów jest specjalnie kontrolowane przed każdym lotem, więc dosypywanie do jakichkolwiek substancji chemicznych mogłoby drastycznie wpłynąć na parametry silników, co mogłoby się katastrofą skończyć dla tego samolotu i w ogóle, no, tylko ten, kto po prostu, no, no, nie ma pojęcia na ten temat, na temat techniki lotniczej. No ja też nie jestem ekspertem, ale no, no dolejmy sobie do benzyny naszych samochodów troszeczkę czegoś innego, no i sprawdzimy sami, co się stanie, jak daleko na tym pojedziemy. No to tak po prostu jest to takie bardzo łatwe. Jest to oczywiście wizja artystyczna. I tutaj widzimy chemitral z tyłu, czyli te smugi, i że to niby z tego wychodzi. Co ciekawe, tu autor tej grafiki nie zapowiada, jak ci panowie się przed tym chronią, bo również przecież im to też na głowę musi spadać. Także to jest to troszeczkę takie, no jakby, no nie wiem, no dla mnie nie przemawia to logicznie. No cały czas mogę tylko dodać, iż rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że ktoś może być, nie wykluczam wcale tej możliwości. Nie chcę absolutnie powiedzieć, że takiego czegoś nie ma, ale chcę tylko powiedzieć przez ten film, iż mi nie udało się takiego czegoś złapać po prostu, no. Nie wiem, i moja logika podpowiada mi, że po prostu pokażę tu jeszcze raz, sam ten fakt wystarcza mi, aby po prostu zobaczyć, co się dzieje. Zobaczymy troszeczkę dalej, jak to wygląda. Widać całą Europę. Tak to wygląda. To jest tragedia. Tu nie potrzeba żadnych, że tak powiem, zbyt mocnych jakichś specjalnych akcji, żeby nam atmosferę zadać. A propos atmosfery, pokażę jeszcze może coś, żeby zorientować się właściwie, co to jest temat atmosfery. No, taki globus akurat. Spójrzcie, każdy to widział. Zwykły globus. Jednak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, iż taki globus, jaka w tej skali gruba jest ta nasza atmosfera, ta nasza kosztowna atmosfera. Otóż pokażę Wam mniej więcej. Mam taką kartkę, którą widać, jak ona jest cienka. To jest nasza atmosfera. Atmosfera, w której powiedzmy porusza się nasza cywilizacja, tak to nazwę. Ja sobie to powiedzmy tutaj położymy. Tak, to będzie grubość naszej atmosfery. Oczywiście ona jest tu troszeczkę jeszcze również dalej, ale jest już tak rzadka tutaj, że tutaj po prostu nie można już jakimkolwiek mówić jakiejś sferze życia i tak dalej. Ta kartka, no tak szacuje w tej skali, powiedzmy, że ma 10 tysięcy metrów grubości, przypominam tutaj. No i my znajdujemy się tu na dole, tutaj my siedzimy, żyjemy sobie, tu, a na górze tej kartki latają samoloty. I teraz jak sobie wyobrazimy, że tu latają wzdłuż, tysiące linii robią, tak jak tu na tym, tak jak tutaj widać na tym z boku, gdzie to moja myszka, tutaj, obserwując tą Europę całą, no to
Nie ma się co dziwić. Mogę powiedzieć też, że również głębokość naszych oceanów jest też nie większa niż ta kartka, tak by sobie uświadomić, jak to wygląda, że w tej skali tu my palca gdzieś do morza nie włożymy, żeby on tam nam zatonął. To jest bardzo, bardzo cieniutkie. I tak jak ta atmosfera. I my ją sobie jeszcze tu w ten sposób zatruwamy. Dlatego mogę również powiedzieć, że pewną odpowiedzialność trzeba na to wziąć. Może tak częściej samolotem nie latać. Może to byłoby bardziej logiczne w walce z chemitralsami niż próby jakichś absurdalnych wytłumaczeń, dlaczego to się robi. No? Ale powtarzam, oczywiście nie wiem wszystkiego, więc nie chcę wykluczać żadnej możliwości. Jak dotąd po prostu nie udało mi się takiego czegoś po prostu, że tak powiem, naocznie, namacalnie, dowodowo stwierdzić. Dobra, nagadałem się, także zakończam na tym moją drugą część tego filmu na temat chemitralsów. No i oczywiście ciąg dalszy nastąpi. Złapię coś lub komuś z Was udałoby się takie coś złapać. No, może nieśmiało pisze do mnie lub prześlę film lub zdjęcia, no, zanalizujemy to i zobaczymy, co z tego wyniknie. Bo tylko tak, że tak powiem, można dociec do sedna sprawy. No, to by było wszystko. Dlatego żegnam na dzisiaj i